Cześć, nazywam się Kuba Żytecki. Zawsze byłem fanem rozwiązań typu gitara, kabel, wzmacniacz, ale w momencie, kiedy zaczęło się pojawiać trochę więcej koncertów, zwłaszcza za granicą, jakby to rozwiązanie stało się coraz trudniejsze z wiadomych przyczyn, więc nagle pojawił się taki Helix, który mogę zabrać po prostu w małe futerał i polecieć z nim w każde miejsce na ziemi. Już nie mówiąc nawet o tym, że jest to zawsze sound, który co wieczór dźwiękowiec dostanie w takiej samej jakby postaci, co jest dość trudne, kiedy jest to nawet ten sam wzmacniacz, różne mikrofony, różne umiejscowienie danego mikrofonu, więc to jest jakby główna przyczyna, dla którego zdecydowałem się korzystać teraz z tego, zwłaszcza w graniu na żywo. Zagram teraz dla Was jeden z moich numerów, w którym chciałbym jakby pokazać możliwości, które posiada Helix i sposób, w jaki korzystam z jego efektów i brzmień jakby w trakcie całego jednego numeru. Jeden z chainów do akurat tego numeru wygląda tak, że mam na przykład trzy rodzaje różnych delay, trzy rodzaje różnych pogłosów i robię to dlatego, że każdy jakby moment w numerze odpowiada długości danego efektu na przykład. Nie wiem, mam reverb, który jest do intro numeru, który jest mniej więcej taki. Po czym odpalam na moment znacznie dłuższy reverb, który jakby podkreśla daną melodię w numerze. Oczywiście zostawiam sobie ogon tego reverbu, żeby nie gasł mi w momencie, kiedy nie urywał mi się w momencie, kiedy wyłączam ten dany pogłos. I do tego mam kilka różnych delay, jakby głośność i charakter tego delaya jest odpowiednia do danego momentu w numerze. Okej, i tak to mniej więcej wygląda. Tego mam oczywiście jeszcze podbicie na refren, na arpeggia refrenowe, żeby po prostu bardziej jeszcze uwypuklić.